Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w przystani niczyjej, czyli jednej z lokacji w Dark Souls 2. No nie no, idziemy dalej, spokojnie, cofnąłem się, o kurde. Aha, czyli to tak oni działają, że jeden rzuca z góry benzynkę na mnie, czy tam jakąś oliwę, czy inną łatwopalną substancję, a drugi po prostu dobija mnie płonącą strzałą. Okej, dobra. Myślałem po prostu, że nie tak przypadkiem. Obrzucają mnie akurat czymś, ale nie. Się okazuje, że to jest zamierzona taktyka. Na górze ulokowani ci, którzy rzucają, a na dole ci, którzy strzelają. Shit. Dobra, na szczęście... Kurde! No jednak weszło. No zwykły topornik, no... Ale dobra, jeszcze jakiś tutaj przyjdzie? Nie, na szczęście nie. Ale dobra, no to teraz musimy dalej zabrnąć w tą lokację. Okej, teraz żebym nie dostał przypadkiem jakiejś strzały. Żebym nie dostał jakiejś strzały tylko. No, tam jak w Matrixie ten unik, kurde, był. No, dobra, po wszystkim. Jak widzicie, naprawdę nie można dać się trafić. To się kończy właśnie w ten sposób. Nie no, skoro takie są początki, to już widzę, jak będzie dalej. To wszystko zależy od dnia. Jeżeli ktoś nie ma dnia, to może iść w Dark Souls 2 kompletnie do kitu. Ale dobra, może tędy? Nie, muszę oczywiście... To ale chamstwo, to wiadomość. Ta z lewej, ale jest chamska. Bo ta z prawej ułatwia umiejscowienie kładki po prostu nad tą przepaścią tutaj. Ale skok do wody tutaj nie kończy się tylko zamoczeniem kolanek, tylko możecie być pewni, że na pewno tam się w otchłań wpada dosłownie. A ta po lewej ma mylić specjalnie. Ale fuk, że nie dostałem jeszcze żadnym dzbankiem. Bo strzałę już zgarnęłem. Co? Oni tacy mocarni się nagle zrobili, przyjaciół? Ej, chyba że wraz z moim polepszaniem postaci rośnie też skill innych wrogów. Kurde, ale to było za dużo. No odsuńcie się, leszcze! Nie mogę, kurde, na takich pachołkach kończyć żywota, po prostu. No, wstyd jak cholera byłby. Dobra, pomódlmy się. O zdrowie! Fajne są takie modlitwy, które autentycznie za każdym razem działają. Ale bym się modlił! Jak? Jaki hełm? Sorry, ale to muszę skonfrontować w ekwipunku swoim. Ale stop, no to dobra, to przy okazji tego jednego też mogę wyciąć, bo tutaj będzie stał i mi później przeszkadzał. No. Dobra. Wyposażenie. No jak? Przecież właśnie specjalnie tak stanąłem tutaj za tym, że nie mógł mnie trafić. Ej, skąd on strzelał tak właściwie? A tam sobie stoi na bocianym gnieździe. Nie, niżej, tam. Na kładce po prostu. No to ładne ma sokole oko. Pyk, wyposażenie, hełm. Lepszy. Delikatnie, tylko cięższy. Dobra. Ej, teraz troszeczkę... Ej, Dragonborn? Co ty tu robisz? Co to za cameo? Czyli udział postaci z innego filmu w jakimś filmie, albo z innej gry w jakiejś grze, czy jak dokładnie w tym przypadku. No, Fusroda! No, nie, dobra, może nie było to zrobione krzykiem, tylko turlaniem, no ale wiecie, o co mi chodzi. Ale dobra, spokojnie, ten hełm nawet mi bardziej pasuje, niż ten z piórkiem. Zwłaszcza jeżeli chodzi o PvP, bo piórko zdradza położenie. To jest jak wabik na przeciwników. Taki spławik trochę. Zbroja kolejna do kolekcji. Nie wiem, po jaką cholerę mi wrzucać takie kiepskie przedmioty. Wiadomo, przecież, że takich nie zbieram. Dobra, tutaj pewnie jeszcze trzeba jeden gościu, tak jest. Do piachu go. I w tym oto przejściu możemy zawalczyć z resztą, czyli o, z tym panem. Raz i dwa. Ej, ale to w dalszym ciągu są zombiaki po prostu, tylko troszeczkę większe. I nogawice też z tej samej serii. No dobra, 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 spokojnie. Zaraz przetestujemy, tylko tego jeszcze. Nie lubię zostawać przeciwników, bo nie wiadomo, kiedy im się nagle w głowach troszeczkę pozmienia i postanowią atakować. Więc dobra, wyposażenie i nogawice, powiadacie, tak? No nie, no zdecydowanie słabsze. To nie, 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 nie. Tak, to się nie będzie bawić. Hełm mieliście lepsze, ale nogawki już macie gorsze. Czyli pewnie cały zestaw też nie jest jakiejś, nie wiem, najlepszej jakości. Dobra, ale kurde, więcej twarzy tu widać. Beton. A ty co tu robisz?
Myślałem, że on się kręci tylko tam na górze. A nie, sorry, faktycznie był jeszcze jeden tutaj. Był jeszcze jeden. Okej, dobra, no to zapraszam tu. No chodź. No chodź. No nie bądź taki, come on. No i teraz może skarcić. No nie trafił. Nie wierzę. Ale poczekajmy przy ogniu lepiej. I w sumie też można by było sobie wymodlić jakieś leczonko. Może to go zachęci do podejścia. Nie? Kurde. No i to jest właśnie najgorszy moment w Dark Souls. Pukanie do drzwi, nie ma pauzy. Dobra, liczę, że tutaj przeżyję. Momencik, zaraz wracam. No to chyba będzie jeden z krótszych odcinków w Dark Souls 2, się okazuje. Już jestem z powrotem, no ale zaraz będę musiał pilnie skończyć. Wybaczcie. Ale dobra, postaram się zabrnąć tak daleko, jak tylko jest to możliwe. Czyli troszeczkę na szałaputa, czyli pewnie zaraz zginę. No już prawie teraz. 666 obrażeń. Jaki szatan. Dobra, modlonko. Modlitwa o pełne zdrowie zawsze działa. Dobra. I tam na górze powiadacie jeszcze dwóch takich, tak? A oni są jeszcze wyżej, spokojnie. Tutaj nie odbiłem, ostatnio tutaj mogę pokazać, co się dzieje. O, niepotrzebny cios zgarnięty, niepotrzebna ta seria. Nie, widzę, że jeżeli naprawdę nie mogę utrzymywać 100% koncentracji, to nie będzie miało sensu. Więc to będzie jeden chyba z krótszych odcinków. Będzie arcykrótki, ale po prostu postaram się jeszcze odzyskać to, co tam straciłem. Mam nadzieję, bo tam były 4000 już, ej. Że to odzyskam i wtedy skończę dopiero. Ale spokojnie, to na pewno nie będzie jedyny odcinek dzisiejszego dnia, jaki umieszczam na swoim kanale, więc spokojnie. Nie bądźcie źli. A może zaraszować? Nie, głupi pomysł. Zawsze to jest głupi pomysł. Więc nie wiem, czemu tak próbowałem zrobić. Szczerze, za moimi plecami pewnie już się tylu ich czai. Nawet nie chce się oglądać. O, dobra, dopiero idą. Spoko, napijmy się. No, musiał ten kroczek w tył wykonać, nie? No to zamęta. Dobra, ale chodźmy. Szybko, tam muszę na prawo po prostu uderzyć. O, że ten we mnie nie trafił. Ale szczęście. Dobra, odzyskane. Piesek nie doskoczył. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, 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 spokojnie. Nie, to się niedobrze skończy, to się niedobrze skończy. Dobra, uciekajmy stąd. Błąd. Trzeba było inaczej. Ej, może w ten sposób. No, ej, to nie jest głupie, to nie jest głupie, dobra. Tak, kurde, oczywiście, że tak. O-o. O-o. No. Uff, ale fuksik. Znowu. No dobra, no to skoro jestem już bezpieczny, to ja, kochani, w tym miejscu kończę ten odcinek. Wybaczcie, że tak krótko, ale spokojnie, następny już będzie normalnej długości. No to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.